Orde! Witam was w kolejnym z odcinków. Robimy piździka. Już jedną stronę rozebrałem, bo będę likwidował luzy. Jest, no niestety tutaj u góry na górnym wahaczu jest jeszcze luz, niestety. Ale tego na chwilę obecną nie będę dał rady zlikwidować, bo trzeba byłoby wprać tulejkę. Bo już tu nie ma gumy wcale. Dolny, ten element co mi właśnie potrzeba, taki, jak będziecie widzieć, mam nadzieję, jest wyrzeźbiona dziura od śruby nakrętki, aż się pozaokrąglała. Nie wiem, że nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby to dokręcić. No niestety jest tak, a nie inaczej. No i trzeba będzie młotkiem klepnąć, bo to jest nierówne, z tego co widzę. Tu się powyrabiało, tam się powyrabiało i jest to właśnie nierówne. Nie wiem, czy tutaj nie wspawam nakrętki od góry, albo od dołu, muszę się dobrze jeszcze zastanowić. Czy od góry, czy od dołu nakrętkę wspawać. Najprawdopodobniej chyba pójdzie do góry. No ale to jeszcze wyjdzie w praniu. Znaczy nie nakrętkę, tylko podkładkę. No, tak. Tak jest, a nie inaczej. Czyli aby ktoś taki element miał, jak tutaj mam w ręce, to potrzebuję taki właśnie do mojego kłada, bo u mnie nie mam z jednej strony tego. Nie mam tego z jednej strony i pasowałoby mi, żeby, bo głównie chodzi o to, żeby ustawić zbieżność dobrze, żeby mi nie ścinało opon nowych, jak założę, i żeby to wyglądało przynajmniej jako tako. Bo nie chce mi się takiej tulejki robić, chociaż no, byłbym w stanie to zrobić, ale mi się nie chce. No więc jak ktoś ma coś takiego, pisać w komentarzu, przygarnę, kurde, przytulę. Tu macie ten właśnie czpień cały. Zwrotnica jest tu. I dlaczego tu można dowalić tą śrubę na maksa? Właśnie dlatego, iż bo jest tutaj taki rant. I jak wam dojdzie po prostu śruba do końca, to do tego. O, to po prostu możecie dowalić na maksa ile się da i to się wam na tym nie będzie przekręcać, nie musi się przekręcać, bo to pracuje tylko góra-dół w linii prostej. W linii prostej góra-dół, więc możecie dowalić tą śrubę na maksa. A ktoś po prostu jej nie dokręcił, no i zarąbał sprawę po całości. No, a zwrotnicę wam nie powinno w ogóle docisnąć, jak będziecie mieć w tym, nie? Już sprawdzam, nie chcę mi się w tego wkładać nawet. Dobra, z drugiej strony. Będzie tu więcej widać, mam nadzieję. No i tu jest właśnie, o, widać. Tak samo jest wywalone to całkowicie. O. Więc to widzicie jak jest teraz, no. Pospawam, przerobię. I normalnie zobaczymy się po przerwie, bo na razie muszę niestety, nie będę nagrywał, bo szkoda baterii, jak mam mi padnąć 5 minut, więc zrobię to i widzimy się po krótkiej przerwie. Dobra, trochę dłuższa przerwa, ale jest. Niestety to wygląda troszeczkę brzydko, ale musiałem nadspawać od wewnątrz i od zewnątrz podkładkę, żeby to wyrównać, bo było jajo jak u, nie wiem, pingwina. Tutaj u góry jak jest, tu mam to, ten element. Jak jest ten element, to u góry powinna być tulejka, ale jak widać, kurde, jest to wszystko rozwalone. Trzeba będzie te tulejki zamówić i w późniejszym terminie po prostu je tutaj wprasować nowe. No bo jest, no jest luz, nie widzi, jak widać. Czyli te tulejki będą do wymiany. No i tyle, no ja tu będę to składał. Złożymy jedną stronę i zobaczymy jak to będzie chodzić, bo tulejki od na dole, u góry są powybijane już, no i no, tak a nie inaczej jest, więc nie można, nie wiadomo, jakichś cudów tutaj wymagać, żeby były, więc widzimy się. No, zobaczymy. Spróbujemy to nagrać. Złożymy i zobaczymy. Kamy! Prawa autorskie już niestety pewnie zniknęły.
tu wszędzie powyrabiane. Niestety powyrabiane wszystko. Trzeba będzie to nasmarować. Nie posmarujesz, nie pojedziesz. Wszystko smaruj. I zakładamy. Cudów nie można na razie się spodziewać. Zakręcamy i będzie chwila prawdy. Chwila prawdy. Uwaga, luz zlikwidowaliśmy tylko w jednym miejscu. Jest jeszcze minimalny luz na tym i lekko na wahaczu. Ale teraz tego już tak nie czuć jak wcześniej. Wcześniej była naprawdę masakra, a teraz jest dosłownie minimalny luz. Czyli już taki progres jakiś tam jest. Dobra, zakładam w drugą stronę. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. O reklamie. Zwalamy, kłada, obracamy go dupą i wymiana łańcucha. Wymiana będzie łańcucha i będę dorabiał ślisk nowy. Będę dorabiał nowy ślisk, więc znowu przerwa. Pokażę wam sztuczkę, jak wciągnąć nowy łańcuch. Tak można powiedzieć, bezproblematycznie. Może mogą ludzie tego nie wiedzieć wszyscy. Dlatego pokazuję. Dlatego pokażę wam, jak to zrobić. Jak przeciągnąć nowy łańcuch, nie mordując się zbytnio. Dużo osób będzie to wiedzieć na pewno, ale no. Dla potomności przekażę wiedzę, iż wystarczy po prostu nowy łańcuch, spinkę po prostu się wpiąć w łańcuch stary. Przekładamy spinkę, nawet nie trzeba zapinać, jak ktoś ma skilla jakiegoś tam, i po prostu ciągniemy. I dziękuję. Łańcuch przeciągnięty. Potem tylko się odpinamy i mamy tutaj stary łańcuch. Nie trzeba się bawić w jakieś przekładanie czy jakieś bawienie się. Dobra, wymierzamy łańcuch, ile go tu obciąć. Ja was odsunę i mam nadzieję, że będzie mnie widać. Teraz wam przekażę coś bardzo szokującego, może być dla niektórych, bo niektórzy pewnie sądzą, iż sukcesem do niespadającego łańcucha jest
naciąganie go bardziej. Wkurza mnie troszeczkę to, no nie wiem czemu jest tak ogólnie takie ogłupienie troszeczkę, nie ukrywajmy, iż dużo osób stwierdza, że łańcuch spada w takich 110, 125 kładzikach, że łańcuch spada przez to, że jest za mało napięty. No i co ludzie robią? To napinają mocniej. Po prostu naciągają tą łoź mocniej, robi się wam luz potem na wahaczu, na piaście i po prostu ta piasta chodzi, nie? Ta piasta chodzi, no i co się dzieje? No łańcuch zaczyna znowu spadać. To co ludzie robią? Naciągają mocniej. Wtedy ten łańcuch jest naprawdę już tak masakrycznie, w niektórych przypadkach widziałem, że naciągnięty. No i jeżdżą na takim naciągniętym strasznie łańcuchu. Co się dzieje? Łańcuch się wyciąga momentalnie, naprawdę. Momentalnie się łańcuch niszczy. Zębatki się niszczą, też momentalnie. Po prostu tulejki na wahaczu, piasta, tutaj ogólnie ten naciąg cały, mocowanie piasty i to wszystko, robią się te łezki. Po prostu to wszystko działa pod naprawdę dużym obciążeniem. Jak jedziecie, a tylny wahacz się wam ugina, to wierzcie mi, że jak się ugnie, naprawdę się ugnie ten wahacz, jak skoczycie albo coś, to po prostu łańcuch się jeszcze bardziej naciąga. Dlatego niektórym ludziom strzelają te łańcuchy w tych 110-kach. Silnik, mocowanie silnika się wyrywa, po prostu pęka tam na mocowaniu silnika, bo normalnie jest taka siła przy jeździe na tym, że nie ukrywajmy, coś musi puścić, naprawdę coś musi puścić. Rozwalają, pękają silniki przy zębatce zdawczej, po prostu przy walku zdawczym. Uszczelniacze momentalnie puszczają. To wszystko jest spowodowane jednym głupim rozwiązaniem, iż no, że naciągacie ten łańcuch za mocno. Naprawdę mówię wam, że jest na to sposób, jest jak to zrobić, jak to po prostu zrobić, żeby wam to nie spadało. Wystarczy po prostu zastosować ślizg łańcucha, jakiś taki fajny ślizg łańcucha zastosować i już naprawdę, wierzcie mi, łańcuch, choćby nie wiadomo jak mieliście luźny, nie będzie wam spadał. Do jazdy do przodu, do jazdy do tyłu nie będzie wam spadał. Dużo osób tak samo się wypowiadało, że dobrym rozwiązaniem jest napinacz łańcucha. Po prostu, że rolka napinająca od spodu łańcucha, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Chociaż wam powiem, że nie jest to dobre rozwiązanie, bo działa to tylko w jedną stronę. Po prostu jak założycie napinacz od dołu łańcucha, to wam napnie dół łańcucha, ale wierzcie mi, że jak będziecie jechać do tyłu, na wstecznym, napinacz wam się odegnie, rozumiecie? Odegnie się wam po prostu napinacz i góra się wam zluzuje łańcucha i do jazdy, jazda do tyłu, na wstecznym, przy napinaczu od dołu może się może się zakończyć tym, że wam łańcuch spadnie. Cóż, tyle. Właśnie zaraz wam pokażę, zrobimy ślizg. Dużo osób może, no nie będę robił nic, nie wiadomo, nie będę robił tego ślizga, nie wiadomo z czego, żebyście mogli też u siebie coś takiego zrobić. Ja to zrobię z najbardziej powszechnego materiału, jakim jest drzewo. Zrobię ślizg z drewna. Jak nie mogę zrobić? Zrobię, no. Zrobię z drewna i zobaczymy, czy to będzie działać. Czy będzie łańcuch spadał, czy nie będzie łańcuch spadał. No. I tak samo jak napiniecie łańcuch ostro, spada wam moc tego kłada, bo po prostu to wszystko koła i to wszystko wam się kręci naprawdę ciężko. No i tak samo tracicie moc na kładzie. Wszystko tu się, te łożyska i wszystko się grzeje tak niemiłosiernie, wierzcie mi, działa pod takimi obciążeniami. No niszczy się, no, nie ukrywajmy, no niszczy się to wszystko. Dobra, no. Cóż, robimy przerwę, chwilę przerwy, a ja poszukam jakichś materiałów na ten ślizg, zorganizuję co nieco i spróbuję wam to pokazać, jak to zrobić. Więc widzimy się po krótkiej przerwie. 3, 2, 1, go!